Zdolna bestia z tej Angeliki Kuźniak. Reporterka, autorka m.in. Papuszy, a niedawno książki pod tytułem Diabli na Dali. O malarce, o Zofii Stryjeńskiej. Kuźniak podaje tę biografię jak wytrawny kelner. Nie nadskakuje z prawa i lewa, nie czaruje, nie kokietuje stylem w sosie własnym. Występuje jak w czapce niewidce, serwuje fakty tak, że nie wiadomo kiedy i skąd one na stole. Anieli ją nadali. Zofia Stryjeńska więc. Jej wykształcenie? Między innymi rok na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Na początku XX wieku płeć gorszego sortu studiować jeszcze nie mogła. Więc ścięła włosy, ubrała się w rzeczy prata, sfałszowała dokumenty, zdała i się dostała. Skubana. Jej twórczość? Przed wojną kariera prawie noszona na rękach, po wojnie na emigracji raczej deptana nogami. Jej finanse? Tonęła przeważnie w długach, więc nędza z bidą, jej życie prywatnie, podobnie jak finanse, dwóch niewiernych mężów. Pierwszy wpakował ją do zakładu psychiatrycznego, a drugi zaraził kiją. Jej życie na emigracji? Samotność. Dojmująca. Wybieram z książki jeden zapis z jej pamiętnika. Ostatnia wspólna noc z pierwszym mężem Karolem Stryjeńskim. Tragikomedia. Rozmowa zmieniła się szybko w wzajemne wymówki i żale. Aż padły zarzuty, palące mosty powrotu. Karol obrócił się plecami, ściągnął kołdrę na głowę i zachrapał. Ja szukałam jeszcze jakiś czas ulgi w płaczu i po jękach. Ale widząc, że już nie ma przed kim się męczyć, rzuciłam kilka pantofli w rysujący się pod kołdrą apoliński kształt Karola i zasnęłam. Budzimy się rano. Patrzymy. Cóż to jest, na miłość boską? Zapomnieliśmy wieczorem zgasić lampę. Pękatą od nafty i twarze Karola i moja, ręce nasze, włosy, cała pościel i porozrzucane po podłodze ubrania. Słowem całe pobojowisko. Pokryte było warstwą sadzy, sfilującej całą noc lampy, jak puchem czarnego śniegu. Usiedliśmy na łóżkach, przerażeni swym widokiem afrykańskich szatanów. Płatki kopciu, jak ćmy, wirowały w powietrzu. Pomimo całej tragedii, ryknęliśmy śmiechem. Lecz Karol prędko się zmitygował. Pełen od razu spojrzał na kobietę, z którą w ogóle dopuszczane były tego rodzaju przeżycia i narzucając na siebie zasmolone ubranie, drapnął przez pola do willi swej flamy. Gdzie była łazienka i elektryka?